Okej, Divine Favor to tam może być, ale tutaj Drake. Tu Loot Hoarder. Przygryż. To jest kiepskie, to jest kiepskie, to ujdzie. To jest kiepskie, to jest kiepskie. To może być. Konsekracjon. Argent Protector jest fajny na arenie. Aczkolwiek to nie jest jakaś dwójka rewelacyjna. Borgen jest ok, Fairy Dragon jest ok. Wezmę Protektora. Golem, Coldmaster, ewentualnie Warlord też może być, ale ja lubię Golema. Unstable Ghoul, w stali Paladyna jakoś tak niekoniecznie, w szczególności, że już jakąś boską tarczę mam. Komando nie daje rady. Guardian of Kings jest ok. Wow. Lay on Hands na arenie może być. Big Game Hunter też jest fajny, ale wydaje mi się, że Sword of Justice to jest niesamowite tempo na arenie, także ciężko jest, jeśli ktoś nie ma gluta, sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że dojdzie mi równość, bo jeżeli nie, to będę miał problemy z druidami i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że Sword of Justice jest lepsze od Lay on Hands na arenie, ale czy jest lepsze od Big Game Huntera? No nie wiem. Ale wezmę Sword of Justice. Tyle miasty i ogrzasty. Wydaje mi się, że ogry jest ciut lepszy, aczkolwiek ja mam lepszy z Sword of Justice plus Golem, to jest wow. Naprawdę mocna rzecz, dlatego że nie dość, że Golem dostanie, jeżeli miecz będzie w grze, to nie dość, że Golem będzie 3-4, to potem jak zginie, to jeszcze z tego 2-1 się zrobi 3-2. To jest naprawdę mocna sprawa. Ale czy można ogry odpuścić? Nie mam żadnej szóstki, wezmę ogra. Blessing of Might, Stone Skin, Gargoyle, Mogushana Warden. Mogushana jakoś specjalnie nie lubuję, ale mam możliwość zbuffowania go. Gargulec jest kiepski. Chyba, że miałbym go jak zbuffować. No i teoretycznie mam, tylko to jedna karta to jest za mało, żeby liczyć to jako jakiś sensowny buff. Blessing of Might sam w sobie nie jest jakiś rewelacyjny, ale tu jest synergia z tym. Mogę byle jaki token buffnąć i zrobić z niego 4-1 i coś tam z tym sensownego zrobić w Mogushan i to tak naprawdę nic nie robi. Jak chcę jeden ataku mieć, to mogę sobie token wygenerować i będzie to samo. Wezmę Might. Shattered Sun Cleric. A, dobra trójka. Tokenami można coś pobuffować. Pokombinować. Sama w sobie, no, na pustu zagrana nie jest jakaś zbyt dobra. Hammer of Wrath jest ok. Tu jest blisko. O, ja wezmę kleryka. Ok, Flesh Eating Ghoul raczej nie. Stormwind Knight też nie. Będzie drugi kleryk. Trzeci kleryk. Coldmaster, Spellbreaker. Coldmaster fajna sprawa do dobierania kart, tak dalej. Ale ja wolę Spellbreakera. Silence. Podobaje mi się. Blessing of Kings jest ok. Nerub Weblord jest ok, ale tylko w przypadku, kiedy ma się mało okrzyków bojowych. Jak widzicie, ja mam ich w piździe, więc sobie odpuszczę. Więc Blessing of Kings, Guardian of Kings. Wydaje mi się, że Guardian of Kings jest całkiem dobrą kartą. Blessing of Kings również jest dobrą kartą, ale ja muszę popatrzeć na ilość stroników. Zacznijmy od dwójek. Mam jedną dwójkę na pusty stół. Tyle. Trójki. Trójki są ok, aczkolwiek trzy są nie na pusty stół, więc tu nie jest dobrze. Dwie dobre czwórki, konsekracja, dwie piątki i endgame. Nic, wezmę Guardian of Kings, żeby było więcej troszeczkę tych stroników. Konsekracja, tego nie lubię, to już mówiłem. Scarlet Crusader. Dobra trójka, aczkolwiek Fen Creeper też nie jest zły. Dlaczego nie chcę wziąć Scarlet Crusader? Mam dużo trójek, aczkolwiek tak jak mówiłem, te trójki są sytuacyjne. Te cztery trójki są dość sytuacyjne, więc no niestety. Ale wezmę Scarlet Crusader mimo wszystko, bo uważam, że to jest dobra karta.
Captain Greenskin, Blood Mage Talamas to nie są karty, które są dobre, aczkolwiek no Greenskin plus Sword of Justice wygląda fajnie, zajebiście, ta 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 ta, ale Ekstraza jest wydaje mi się lepsza. Venture Commerce Scenario jak najbardziej, te dwie karty są słabe. Bombiasty, ewentualnie Harpia, tego broń Boże, aczkolwiek to plus to. Cuda, cuda panie. Ja z bombiarzem dobrej współpracy nie mam, więc tutaj może bywać różnie. Windfury Harpy plus te moje wszystkie buffy, Boska Tarcza, to może być dobre. To może być dobre, ale ja nie mam dwójek. Nie mam zamiaru polegać znowu na generowaniu tokenów, tak jak zrobiłem z szamanem. Wezmę tego bombiarza, żeby coś jednak na początku zbierać. Okej, okay. Argent Protector byłby fajny. Ja mam sporo tych kart, którym mógłbym to zaserwować i byłoby ok, ale znowu nie mam tych dwójek. I wezmę sobie Fairy Dragon. Ancient Blade Master, Crazed Alchemist, Divine Favor. A wydaje mi się, że trójek mam sporo. Całkiem sporo. Ale te dwie karty jakoś specjalnie mi nic nie robią. Divine Favor ewentualnie można wziąć. Czy mam jakąś kartę, której chciałbym statystyki ewentualnie odwrócić? Niby mam. Temu i temu można odwrócić. Temu też od bidy można i temu też. Temu też. Przeciwnikowi można odwrócić. Znaczy stronnikowi przeciwnika można odwrócić staty i będzie ok. Trochę tych trójek za dużo już mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedem trójek, wow. O, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Dobra, zaryzykuję, wezmę Divine Favor. Okej, okay, Gole Miasto, Fairy Dragon. Ile tych dwójek? Raz, dwa, trzy. Za mało. Ale Golema odpuszczę? Kurek też za mało. Niedobrze. Golem jest znacznie lepszy od tego. No ale... zrobić. Dużo. Za dużo tych trójek. Nic, wezmę Fairy Dragon mimo wszystko. Fuck. Golem Archmage. Protektor. Nic, wydaje mi się, że Protektor, te dwie karty jakoś do mnie nie przemawiają. End of Protection, Repentance. Leper, no. Prawie jak Szokalin. No nic, wezmę. Tego już nie chcę, tego też nie wezmę. To. Humility jakoś mi nie pomoże. Tutaj kleryków mam aż za dużo. Ogry będzie super. Na koniec manipulator. Jep. Okej, okay, jest jedna podstawowa dziura, to są czwórki. No to niedobrze, bo to jest najmocniejsza tura Paladyna. Mam tylko dwie czwórki. W zasadzie dwie, trzy piątki, to tutaj nie ma problemu. Nie mam kosy, nie mam equality. I tak to wygląda. Taki midrange paladyn bez kos, także będzie ciężko znowu. Oczywiście kosę zatrzymam. Resztę się pozbędę i będę starał się jakieś jedynki, dwójki dobierać i tak dalej, żeby narzucić, narzucać na stół różnych pierdół i zobaczymy. No będzie prawdopodobnie druga tura to, ale zobaczymy co on rzuci. Oops.
It's time for a little blood. No może nie stop dekuje, no. Może nie stop dekuje. We must cleanse the Sunwell. Lipa. Dobra, wóz albo przewóz. Siema, żarcików. Reporting for duty. No niestety piątek nie mam, jakby Azure Drake mi teraz doszedł, byłoby super. Tygrys, cokolwiek. Okej. Oj, 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 fuck. This shit is good. And this shit is good as well. Siema, Don Focus. Okej, czyli ma drugą kosę. Nie jest źle. Aczkolwiek on sobie dość łatwo poradzi z tym moim mieczem. I? Okej. To battle! Miejmy nadzieję, że to nie jest błąd. Zaraz zjebałem? Poniekąd. Tak, trzeba było buffa później skopiować. Miałbym jeden token mniej, ale miałbym 6 na 5 stronika, oczywiście. Tragiczny błąd.
No ale nic. Plan był mądry. Egzekucja jak zawsze kuleje. I shall do as you say. Instruction begins. No tak, teraz miałby 3 życia. Oh yeah. Really? Well, well played. For Dupahammer. Dobra, mam sporo tych dwójek, ale trójek też mam sporo. Zostawię o tako. No niestety. Niedobrze. Moja najmocniejsza tura to jest tak naprawdę druga, trzecia. Jeśli nie będą dochodzić dwójki i nie będę miał tempa odpowiedniego, to może się to źle skończyć. Na to nie będę dawał w żadnym wypadku tego, dlatego że jeśli jakimś cudem dobierze teraz Earthshocka, to podwójnie stracę, bez sensu. To najlepiej rzucać przed dokonywaniem wymiany, nie? Przed stronnikami jakimiś czy coś takiego, także. We must cleanse the Sunwell. The battle. Oczywiście mój przeciwnik ma burzę, także. There's that. Your magic shall not save you. Push forward. Ale tym razem nie mogę i nie będę tak grał, że na burzę nie rzucę czegoś. To bez sensu, totalnie jest za słaba i tak, więc. Okej. Okay. Niestety, Alek Straza będzie martwą kartą. Chyba już się podleczy. On może mieć burzę za oknem. Ale ciekawe, czy ma burzę z piorunami za oknem. Tak ma. Bitch, please. Zabijasz coś, czy nie? Przepraszam. Koniu, koluniu. Dobrze. No. Niedobrze. Jak ma Hexa, to przejebane. Nie? It's a hex. Tak zagrałem, dlatego że w następnym turze będę miał Loot Hordera i Venture Commerce Scenery. 7 many.
5 many. Lawa. Konsekracjone byłoby dobre. No, musisz dokonać wymiany, Krzysiu. Musisz 2 obrażenia w to władować. Nie? Wow, poproszę konsekrację. Kurwa, lata mi tu jakaś. Dobra, na pewno tym atakuję w to. I teraz tak. For justice. Reporting for duty. No. Burza i tak mnie może pozamiatać tutaj. Jeszcze nie przegrałem, Polok. Dzięki za wiarę we mnie. O, cholerny aparat. Wszędzie... Nie. Earth Mother is near. Dobra. Klepiemy gnoja? Tak mi się wydaje. O. Tak mnie zabije. To mnie zabije i tak w tej drużynie mogę się pozbyć tego 4 na 5. Podwójnie będzie reprezentowany Krzysiu. O. O. Ewentualnie kapłankę na to? Z sensu. Na to? Z sensu. No dobra. Halo! Jak mnie zabije, to się popłaczę. Uther versus Troll. Uther versus Troll. Mam coś takie wrażenie, że w tej grze w ogóle ani razu Alekstrazy nie użyję. No for fuck's sake, wy to się zawsze musicie dobrać. Zawsze się kurna. Ech. Oh my god. Bombiarz. Wiesz jak jest. Ale nie spierdol. Było niebezpiecznie. Było niebezpiecznie. Yep. Nie. Jest farciwo. Siema Hadouken. Tak, do 15 dojdę. What the fuck? Kolejno burza. A to sobie miej. Tak patrzę, bo mam Divine Favor. Wypadałoby wyrzucać kartę, ale... Bezmyślnie wyrzucać nie ma co.
Okej. We must cleanse the Sunwell. Teoretycznie dwóch rzeczy tych naraz nie może rozwalić. Rzuci burzę, to zostanie mu na piorun, ale to wtedy... Musi robić to, co musi, czyli... No, prawdopodobnie jak ma burzę i piorun, to tak będzie. Okej. Dobrze. U biedy. Push forward. Tak jak mówię, ta Alekstraza tutaj będzie martwa, ale... Ale farci. Same taunt totemy. Jechaj tam. Kurczę, on to wszystko może mi zabić. Totem, obrażenie od zaklęć i burza. GG. Już nie GG, ale... To czy sen. O. O. GG. Yep. O. Well played.